Suwalczanie coraz chętniej korzystają z możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu. Cyfrowy urząd udostępnia nam ponad 160 e-usług. Dzięki nim możemy zameldować się, złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego czy prawa jazdy, zarejestrować pojazd, uzyskać pozwolenie na budowę. Lista spraw, które możemy załatwić drogą elektroniczną, jest imponująca. System służy też do zarządzania obiegiem dokumentów, uniemożliwia ich zagubienie, pilnuje terminów i skraca czas załatwiania spraw. Nie można powiedzieć tu o jakimś lawinowym wzroście, ale rzeczywiście dość spora rzesza osób z tych usług korzysta, także są one coraz bardziej popularne. Tych udogodnień oczywiście jest bardzo dużo, bo nawet jeżeli przychodzimy do urzędu, nie musimy już chociażby iść i opłacać danej sprawy w banku. Możemy to zrobić za pomocą wpłatomatu czy nawet karty elektronicznej, także staramy się cały czas wychodzić naszym petentom naprzeciw, udoskonalać formę obsługi i wprowadzać te rozwiązania, nowinki techniczne, których na rynku jest coraz więcej. Co zrobić, by skorzystać z e-usług? Na naszej stronie internetowej istnieje specjalna zakładka Sprawy do załatwienia przez internet. Można znaleźć ją na głównej stronie, po lewej stronie naszej strony internetowej. Po wejściu w tą zakładkę wyświetla się cały wachlarz spraw, które możemy załatwić poprzez internet. Warunkiem niezbędnym do elektronicznego załatwiania spraw urzędowych jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego. Podpis kwalifikowany czy też profil zaufany nie jest, uzyskanie tego nie jest długą procedurą. Powiem na swoim przykładzie, ostatnio składałem sam wniosek na podpis kwalifikowany, zajęło to tylko tydzień czasu, by taki podpis uzyskać, także polecam wszystkim. Podpis elektroniczny jest równoważny pod względem skutków prawnych z podpisem złożonym własnoręcznie i jest powszechnie honorowany w kraju i za granicą. Podpis elektroniczny jest usługą płatną, ale podpis z profilem zaufanym ePUAP już nie jest. Aby go uzyskać, należy najpierw założyć konto użytkownika ePUAP i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Formalności trwają kilka minut. Słabością urzędu cyfrowego jest to, że nie wszystkie sprawy da się załatwić przez internet, jak chociażby odbiór dowodu osobistego. Są takie rzeczy i takie czynności, które trzeba załatwić osobiście i bez wizyty w urzędzie nie obędzie się. Jednak oczywiście te usługi, które są dostępne w internecie, są cały czas udoskonalane. Ich forma i to, jak to elektronicznie wygląda, jest cały czas udoskonalana, tak żeby była jak najwygodniejsza, jak najprostsza, jak najbardziej przejrzysta, żeby osoba, która chce to załatwić przez internet, nie miała z tym żadnych problemów. Ministerstwo Cyfryzacji zastanawia się, jak poszerzyć ten katalog usług. Zamierza też wyeliminować powielanie dokumentów cyfrowych papierowymi, które wciąż zalegają w urzędach.